Zadanie. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zaokrąglenie ułamka okresowego 9,2 i 6 w okresie z dokładnością do 1 tysięcznej jest równe. No właśnie, ile? Przepiszmy naszą liczbę i może nasz okres rozpiszmy jako kilka kolejnych szóstek. Kropeczki informują nas, że szóstki biegną tutaj, jak widzisz, w nieskończoność. W treści w zadaniu mamy informację, że należy wykonać zaokrąglenie z dokładnością do 1 tysięcznej, czyli do 3 miejsc po przecinku. Tutaj strategiczną rolą odgrywa ta ostatnia cyfra z prawej strony kreski. Otóż te cyferki z tej strony znikną, ale zaznaczona szósteczka spowoduje nam zwiększenie szóstki tutaj z lewej strony kreski. Czyli tutaj zamiast szóstki pojawi się za moment siódemka. Dlaczego? Otóż przypomnijmy. Cyfry, które nie zwiększają, to jest 0, 1, 2, 3, 4. Gdyby tutaj w miejscu zakolorowanym stała jedna z tych cyfr od 0 do 4, to wówczas ostatnią cyfrą w naszej liczbie byłaby szóstka. Tutaj jednak mamy, jak widzisz, szósteczkę, czyli cyfrę, która zwiększa. Więc ta szóstka zamieni się nam na siódemkę. Więc mamy następujący wynik.